Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Idąc za ciosem recenzji tytoniowych, tak jak obiecałem w moim poprzednim, pierwszym filmie, dzisiaj chciałem coś opowiedzieć o tytoniu Petersona Night Cup. Tak jak mówiłem poprzednio, udało mi się zakupić takowy tytoń. Do tej pory sporo tylko o nim czytałem, a nie udało mi się go nigdzie w Polsce kupić. Nabyłem co prawda tylko jedną puszeczkę, stała mi jego końcówka i chciałem się, że tak powiem, z wami podzielić opinią na temat tego tytoniu. Jak do tej pory najczęściej z tytoni takich orientalnych mieszanek paliłem tytoń Old Dublin, który w Polsce jest tak jakby no, powszechny i łatwo go dostać, choć nie wszyscy go lubią, ja go bardzo lubię. Peterson Night Cup. Tak jak możemy odczytać z pudełeczka, jest to mieszanina lataki, tytoni orientalnych i perika. Czy coś więcej? Latakia, no i odrobina Perika, dokładnie. I mieszanka cięta na Rabi Rabbit. Co można powiedzieć na temat samego zapachu? Tytoń dość mocno intensywny. Czuć bardzo mocno latakie. Ja lubię mocne tytonie, ciemne, więc myślę, że miłośnicy tego typu tytoni będą zadowoleni. Jak sama nazwa wskazuje, niby tytoń, nocna czapka, tak? Komuś ktoś by mógł powiedzieć, tytoń do snu. Myślę, że tutaj to jest chyba taka przewrotna nazwa, która bardziej nawiązuje do tej ciemnej, że tak powiem, strony mocy tego tytoniu. Stąd pomysł na taką, a nie inną nazwę. Spróbujmy sobie zapalić. Tak jak mówię, tytoniu mam tylko końcówkę, więc użyję dzisiaj niedużej fajki Bulldoga The Baltimore 331C. A jest to też jedna z moich ulubionych fajek, którą wziąłem ze sobą na wyjazd. Jest to fajka bezfiltrowa z wkładem chłodzącym. Fajnie leży w dłoni. Lubię bulldogi. Zawsze chciałem mieć bulldoga. Stąd nabyłem taką aniną fajeczkę jako nową i jestem z niej bardzo zadowolony. Więc nie pozostaje nic innego jak nabić. Nabijemy sobie, że tak powiem. Myślę, że akurat wystarczy na jedno nabicie. I to będzie na tyle. Ale myślę, że wystarczy. Już się napaliłem tego tytoniu. Powiem Wam tak, starałem się go palić na wieczór, ale to, tak jak mówiłem, nazwa nie do końca odzwierciedla jego przeznaczenie. Stąd możecie go palić o jakiej porze chcecie. W mojej poprzedniej relacji mówiłem, że zapachy tytoni orientalnych w tytoniu Early Morning czy też Nightcapie są bardzo zbliżone. I tak jest. Niemniej tytoń Petersona Nightcap jest dużo bardziej intensywny. Trudno mi jest powiedzieć teraz, bo nie mam ze sobą tytoniu Old Dublin. Musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że Old Dublin jest bardziej intensywny. Jakbym tak miał je stopniować, to bym tak Old Dublin postawił na samym końcu. Taka trójeczka. Jeżeli chodzi o intensywność, o tą mieszankę, a Nightcapa bym dał po środku. Nie wiem. Takie są moje spostrzeżenia, ale to, tak mówię, to są moje subiektywne
moje subiektywne zdanie. Zapalimy. Na pewno pali się szybciej niż early morning. Jest. Praktycznie tak jak widzicie, krótkie podpalenie już utrzymuje. Niemniej ja sobie spróbuję go jeszcze troszkę rozpalić, bo no to było troszkę za króciutko. Szkoda, powiem Wam, że nie udało mi się kupić tego tytoniu, jakiegoś zapasu. Miałbym wtedy możliwość spróbowania go i porównania z tytoniem dostępnym w Polsce, jeżeli chodzi o Old Dublin. Jest. Pali się stabilnie. Na pewno się pali lepiej niż Early Morning, to mogę powiedzieć. Jest. Jest bardziej delikatny niż Old Dublin. Co by tu jeszcze można było powiedzieć, czego nie wiecie? Ja też nie jestem jakimś mega znawcą marki Petersona. Niemniej na pewno nawiązuje to do tytoni Dunhilla. Nie paliłem tytoniu Dunhilla Nightcapa, więc trudno mi jest powiedzieć, czy to jest dokładnie to samo. Na pewno z tego co wiem, nie, ale trudno powiedzieć. Co by Wam tutaj można było jeszcze dodać takiego, co by Was mogło zachęcić do zakupu tego tytoniu? Cena, jak myślę, w przeliczeniu na złotówki, myślę, że podobna. Już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to jest chyba około 13 euro. Tak jak licząc z gruba, no to chyba myślę, że na to samo wychodzi, co w Polsce. Czuć lekko słodycz. Nie wiem, może to jest ten perik. Choć nie odczuwam tej nuty pikanterii. Spróbujemy sobie. Sam raz na wieczorny relaks przed burzą. Przysłuchuję się, bo brzmi te syfne upały. Mamy tutaj. Sąd zawsze wieczorami lubi popadać.
Jak to lato. Dużo zależy też od rodzaju fajki, w jakim jest tytoń palony. Z reguły ten tytoń paliłem w fajce filtrowej. Teraz z racji tego, że mam go trochę mało, zapaliłem w mniejszej fajce, stąd też inaczej się spala. Czuć ten perik. Nic, poczekamy, zobaczymy, co będzie w następnej fazie palenia. Może zrobimy małą przerwę i potem zobaczymy, co będzie dalej. O, witam. Witam ponownie. Jest intensywny, to trzeba przyznać. Ale pali się w miarę grubo. Nie spopiela się tak mocno. Praktycznie nie trzeba go tak odsypywać często, jak przy Early Morning. To czyni go na pewno bezobsługowym. Myślę, że wrócę jeszcze do tego tytoniu, ale póki co myślę, że pójdę trochę mocniejszy. Mowa tutaj o Old Dublinie i chyba tamten zostanie jeden z moich ulubionych mieszanek orientalnych. A jeżeli ktoś lubi coś takiego pośredniego, szczerze polecam. Szczerze polecam. Jak macie możliwość zakupić, warto wypróbować. Myślę, że w następnych filmikach zaprezentuję Wam kilka, może bym to nazwał, według mnie, egzotycznych tytoni. Co prawda, może nie z dalekiej egzotyki, ale tutaj z rynku lokalnego Niemiec zakupiłem parę puszek różnych takich specjałów. Na pewno kupiłem też coś z Petersona, co też można powiedzieć jest niedostępne w Polsce. Ale bardziej mu, że tak powiem, tak to standardowa mikstura, czerwona puszeczka. Może to coś Wam mówi. Chciałem go sprawdzić. Opis mnie zachęcił, więc zakupiłem. Zobaczymy, co się uda. Jeżeli chodzi o Peterson, nie? Ale jeżeli chodzi o tytonie. Tak jak wspomniałem, jak bardziej egzotyczne, czyli takie nieznane marki na rynku polskim. Mam coś, sprawdzimy. Jeden jeszcze palę, jestem w trakcie tak jakby poznawania go. I coraz bardziej się do niego przekonuję, choć początek był trochę taki nie do końca, ale to jak myślę, że następny filmik, jaki nagram właśnie o tamtym tytoniu. A może pochwalę się. Może się pochwalę, co to jest. V.O. Larsen Signature. Jest to mieszanina tytoni. O
bardzo ciekawym zapachu i smaku. Ale to może w następnym filmie coś o tej puszeczce. Nic, to tyle na tyle. Ja podegustuję się jeszcze fajeczką. Co prawda, myślę, że jeszcze jakieś 15 minut palenia i będzie koniec. Ale mam nadzieję, że zachęciłem Was do spróbowania tego tytoniu. Cześć!